Witam serdecznie. Gościmy w redakcji panią Urszulę. Pani Urszula była bohaterką wczorajszej mojej notki. Dość takiej no, mocnej, dość nieraz i kontrowersyjnej. Pani Urszulo, przyjechała pani do Warszawy po raz kolejny. Był to pierwszy pani pobyt w miesiącu wrześniu. Wyjechała pani z zapewnieniami, że w sprawach, które toczycie przed Koszalińskim Sądem, w sprawach, które potraficie, czy też próbujecie wygrać, jeśli chodzi o miejscowych urzędników, będzie jakiś przełom. Okazało się, że tego przełomu nie ma. Co stało się wczoraj? Wczoraj była prowokacja po cywilnemu funkcjonariuszy policyjnych, którzy podstępnie weszli do, weszli do nieruchomości zaraz za nimi przyjechała policja w mundurach. Dwie, trzy minuty po nich, dwa pogotowia, oficerowie policji koszalińskiej i ponoć komornik, tylko że nie podano nam ani nazwiska tego komornika, ani czy to jest rzeczywiście komornik, czy kto jest, nic, żadnych postanowień, żadnych dokumentów. I mnie zawieziono do szpitala psychiatrycznego, a męża w drugą karetkę, z tym, że męża wzięto, najpierw przewrócono na ziemię, wrzucono, najpierw wrzucono męża na ziemię, później jakiś zastrzyk mu dano i w pasach przywiązanych w pogotowiu zawieźli do szpitala. Wyszliśmy z domu tak, jak stoimy. W kapciach, nie udało się zdobyć, chwycić kurtkę, mąż w koszuli i też w kapciach. Nie pozwolono nam zabrać kompletnie nic i przy czym byliśmy tak zaskoczeni, że nawet nie było reakcji, żeby jakoś się zachować, żeby takie zachowania ich były w stosunku do nas. I bo mąż wyszedł do tego człowieka, który przyszedł do niego, ten człowiek przyszedł i prosił, z prośbą o pomoc, żeby przechować mu jakieś opony, żeby mógł do niedzieli, żeby mógł sprzedać na znajdującej się w sąsiedztwie giełdzie. I mąż wyszedł do niego, no i jak ja wyszłam zobaczyć, to męża już trzymało kilku, chyba z pięciu, kilku po cywilnemu i chyba dwóch czy trzech w mundurach policjantów. No, ja chciałam wrócić do domu i za mną trzech wpadło i nie pozwolono mi dokładnie zabrać nic. Czyli to nie była eksmisja, to nie było jakiekolwiek działanie egzekucyjne. To był normalny bandycki napad, pozbawiający was nie tylko dachu nad głową, ale z tego, co pani mówi, z tego, co wiem z rozmowy poza kamerą, praktycznie zostawiliście cały swój dobytek na pastwę tych ludzi, którzy was tak naprawdę napadli. Dokładnie wszystko. Nie pozwolono nam zabrać nic kompletnie. No, tak jak mówię, męża zabrano w koszuli. To było, ja przypuszczam, że oni się myśleli sobie, że w szpitalu zatrzymają nas na kilka miesięcy i jakoś sprawę sobie załatwią po cichu, może jakieś leczenie psychiatryczne, bo to jest przecież prokuratorsko, urzędnicza, sądownicza sitwa, więc jak wyroki udawało się zdobywać na podstawie fałszywych dokumentów, to i można kogoś zamknąć w psychiatryku i pozałatwiać swoje sprawy. Ja wyszłam ze szpitala po godzinie, no lekarze uznali, że nic mi nie jest, no sąd nie zdążył reagować, jak widać, przynajmniej tak przypuszczam. I oczywiście zaraz poszłam zobaczyć, co tam się dzieje u nas. No to przez okna wyrzucano nasze rzeczy do kontenerów na śmieci, zabrano wszystkie dokumenty, nawet ani leków, leki, odzież osobistą, nawet buty, które dostałam tutaj, jak budowałam pierwszy raz, tak jak mówię, jestem w kapciach, zabrano dokładnie wszystko. I
nie było ani postanowienia, tak jak to komornik powinien zawiadomić. No, powinniśmy przede wszystkim wiedzieć, jaki to komornik, no bo nie wiemy i tak naprawdę to nie wiadomo, czy to był komornik. Tak możemy po sobie przypuszczać. Dzień, godzinę eksmisji, bo przy pomocy tych urzędnicy, przy pomocy tych komorników, to już nas wielokrotnie eksmitowali. Najpierw z lokalu, który wynajęło nam miasto, później z lokalu, który wynajęliśmy od Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej. Tam była podana dokładnie data, godzina, kiedy ta eksmisja nastąpi. A tutaj to wpadły osoby też w mundurach, prawda? I oficerowie policji, no to widzieliśmy, że to było, bo w 31 sierpnia też brali udział w tym. I zajęli nieruchomość i to, co było w tej nieruchomości. No i ruchomość, czyli tak jak mówię, nie nosiło to znamion żadnej czynności prawnej. Nie, było to bezprawne pozbawienie was nie tylko nieruchomości, która tak naprawdę jest jeszcze przedmiotem wszelkich różnych postępowań, które w międzyczasie wyniknęły, ale również obrabowano was, tak jak wspominaliśmy przed momentem, z rzeczy osobistych. Ja wczoraj dostałem bardzo taką alarmującą informację, że jesteście państwo bardzo zdesperowani, że jesteście w stanie dokonywać jakichś wręcz nieprawdopodobnych historii. Ja bardzo się cieszę, że dzisiaj jest pani tutaj u nas, że nic się w międzyczasie nie stało, że jest pani w dobrej kondycji psychicznej, więc co? Co robimy dalej? Co pani zamierza? Ten pobyt w Warszawie, do czego chce pani wykorzystać? Dzisiaj pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, jak przyjechałam do ministerstwa, skończyłam pismo, które wczoraj zaczęłam już po wyrzuceniu nas z tej nieruchomości i po wyjściu ze szpitala. Skończyłam pismo, zażądałam od ministra, żebyśmy dostali postanowienie, które zostało wydane w sprawie naszego wniosku, który złożyliśmy do sądu w sprawie wstrzymania eksmisji, bo tam podnieśliśmy, że ten komornik, który prowadzi egzekucję z naszej nieruchomości, ten komornik, my zgłosiliśmy do prokuratury przeciwko niemu, bo ewidentnie łamie prawo i ta tak zwana licytacja była ustawiona. Czyli tak, nie mamy tytułu egzekucyjnego, nie mamy postanowienia, na podstawie który ewentualnie ten tytuł mógłby być ustanowiony, za to mamy bandycki napad na waszą rodzinę. Pani Urszulo, te kilka dni na pewno będą dość trudne. Jest to jesień, robi się zimno. Jaka decyzja? Czy w dalszym ciągu będzie pani tam pod tym ministerstwem pokazywała już nie urzędasom, tylko społeczeństwu na bezmiar draństwa, który w tym kraju spotyka zwykłych ludzi? Czy sięgnie pani może do jakichś innych działań? To mnie interesuje, dlatego że chciałbym, żeby nasza redakcja wsparła pani przynajmniej w czasie pobytu w Warszawie i niejako monitorowała pani los, który tam pod tym ministerstwem będzie się w jakiś sposób kształtował.